Twin Flame i Soulmates, czyli bliźniacze płomienie, bratnie dusze, to jest temat, o który zawsze pytacie. On jest dla Was ważny na każdych warsztatach, które robimy. Właściwie przewija się również w czatach na każdym webinarze, który do tej pory organizowaliśmy. W związku z tym chciałabym zaprosić Was na osobne szkolenie dotyczące całego tego tematu. Osobne szkolenie, które powie Wam, po czym rozpoznać, że ktoś jest Waszym bliźniaczym płomieniem lub też, że zupełnie gdzie indziej powinniście upatrywać się Waszego połączenia i Waszych powiązań. Po czym poznać, że określone osoby należą do grupy, którą nazywamy soulmates, czyli bratnimi duszami. Co w ogóle stanowi o tym, że dana osoba może być Twoją bratnią duszą? Jakie są symptomy do rozpoznania tego, że to właśnie ta, a nie inna osoba szła z Tobą wcześniej w biegu inkarnacyjnym, była w Twoim życiu Twoim ojcem, Twoją matką bądź najlepszym przyjacielem? Kochani, takie rzeczy są już dość powszechnie wiadomo w alchemii, dość powszechnie wiadome również w ezoteryce. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że są również powszechnie wiadome w Waszym życiu, tylko do tej pory być może nie wiedzieliście, na co spojrzeć lub też na co zwrócić uwagę. Chciałabym wyjaśnić Wam, że to szkolenie zakończy się rytuałem anielskim i archanielskim, w którym oczywiście będziecie mieli możliwość przyjrzenia się, czy istnieje dla Was ten bliźniaczy płomień na tym świecie oraz przede wszystkim, czy macie bratnie dusze, które możecie do swojej rzeczywistości teraz po prostu zawołać. Kochani, podczas tego rytuału razem stworzymy taki rodzaj energii, który jest, jednoznacznie mówiąc, biletem wstępu do Waszej rzeczywistości, biletem wstępu do Waszego życia. I tę energię przekażemy każdej osobie, którą tam zauważymy, którą chcemy do swojego życia naprawdę zaprosić. Czyli wszystkim bratnim duszom, bliźniaczemu płomieniowi, przyjaciołom, sojusznikom. Tak więc wejdziemy na wizyjną łąkę poprzez czakrę serca i wraz z Archaniołem Hanielem oraz z tymi aniołami i archaniołami, którzy zaoferują swoją pomoc, będziemy zapraszali do swojej rzeczywistości oraz dawali energię na to, ażeby te osoby bezpośrednio mogły się w niej znaleźć. Jeżeli więc nie możecie znaleźć partnera albo każda osoba, którą już znajdujecie na stanowisko partner, okazuje się nie taka, niewłaściwa, nie czujecie tego mistycznego połączenia, które bezapelacyjnie pomiędzy ludźmi powinno nastąpić, wówczas przybądźcie i weźcie udział w naszym szkoleniu, ponieważ być może robicie któryś z takich bardzo, bardzo klasycznych błędów, w których ludzie po prostu gubią czujność lub też w których mijają w pewnym sensie tą swoją linię losu, tą swoją właściwą linię związków, poprzez niektóre, na przykład dajmy na to, konwenanse społeczne. Kochani, 12 rozpoczynamy o godzinie 20. Rytuał będzie w okolicach godziny zapewne 22-23. Przygotujcie się na to, że będzie to dla Was być może pierwsze zderzenie z tym tematem, ale na pewno pierwsze tak głębokie, dlatego że Twin Flames i Soulmates stały się bardzo, bardzo modnym tematem. Właściwie można powiedzieć, że temat się zamerykanizował. Każdy teraz ma wrażenie, że ma bliźniaczy płomień, albo że ma 100 bliźniaczych dusz, albo że jego dusza będzie pełna tylko jeżeli znajdzie tą drugą połówkę. No cóż, kochani, z alchemicznego punktu widzenia, tak jak na Was patrzę, mamusie urodziły Was w całości. Nie szukamy więc drugich połówek, a szukamy tej drugiej osoby, z którą będziemy mogli rozwijać się harmonijnie, zgodnie z najwyższym źródłem, zgodnie z wolą duszy, a przede wszystkim tak, ażeby wszystko, co w Tobie żeńskie i wszystko, co w Tobie męskie, mogło najpierw w harmonii przepłynąć przez Ciebie, a później przez tę drugą osobę i jej życie. Tak więc przygotujcie się, że będzie to szkolenie, które poprowadzę Wam od strony równowagi, od strony harmonii, od strony alchemii, jak i również od strony tego, jakiego rodzaju alchemiczne sygnały i takie dyskretne znaki wysyła nam właśnie płeć przeciwna, wysyłają nam ci partnerzy, którzy nas poszukują, którzy pragną się z nami połączyć, ale najczęściej w dobie dzisiejszych zajętości, w dobie chaosu, zazwyczajnie po prostu je przeaczamy. Więc z tego względu, kochani, żebyście już nic nie przeoczyli, wyczulimy się na to, rozpoznamy, które osoby w naszym środowisku to nasze bratnie dusze, które osoby są otwarte na związek, które nieco mniej, bądź też ich cel jest inny i zwyczajnie będziecie mogli w zupełnie nowy sposób, z zupełnie innego poziomu, a przede wszystkim w ogromnej akceptacji i z ogromnym światłem spojrzeć na cały świat Waszych relacji i na wszystkie połączenia międzyludzkie. Kochani, mam również nadzieję, że ten rytuał będzie dla Was początkiem takiego ogromnego, wyjątkowego uczucia, które faktycznie przekona Was nie tyle słowami, nie tyle obrazem, nie tyle dźwiękiem, co faktycznym poczuciem w głębi serca, że miłość jest czymś, co jest w tym świecie niezniszczalne. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście na to gotowi, jeżeli znajdziecie na to czas, widzimy się o godzinie 20, już 12 sierpnia,
To jest dzień, który zmieni Wasze życie. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i że po prostu to się wydarzy. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się na żywo. Namaste.